Witamy serdecznie, jesteśmy przy kolejnym typowaniu, tym razem gala UFC Fight Night, Whittaker kontra Darren Till. Jesteśmy oczywiście w cyklu gal w UFC Fight Island, które odbywają się na wyspie Yas w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a ze mną jest Sebastian Szczerek. Witaj Sebastian. Cześć Tomasz, witam wszystkich widzów Fight Sport. No i postaramy się przybliżyć Wam nasze typy na poszczególne walki. Naprawdę gigantyczny program tej gali, 15 zawodowych pojedynków, które nas czekają. Bardzo ciekawe nazwiska, bardzo zróżnicowana karta walk w odróżnieniu od amerykańskich wydarzeń, które miały miejsce w Jacksonville, czy tych wydarzeń, które już później odbywały się bezpośrednio w Las Vegas w Nevadzie. Z wiadomych względów to jest ostatnia gala z zaplanowanych gal UFC Fight Island. Natomiast z ostatnich informacji wynika, że niewykluczone, że UFC albo bardzo szybko tutaj powróci, albo zostanie. To wynika z sytuacji koronawirusowej, która dzieje się w Stanach Zjednoczonych, więc czekamy na wydarzenia. Być może kolejne wydarzenia UFC Fight Island będą odbywać się właśnie tutaj. Zbliżony czas do polskiego, 2 godziny różnicy. Natomiast akurat UFC stosuje wszystko i całą taktykę pod amerykańskiego widza, więc mamy te wydarzenia zaplanowane w czasie, który jest odpowiedni dla Stanów Zjednoczonych. Sebastian, przede wszystkim co możesz powiedzieć o tej gali? 3 główne walki, Whittaker, Till, Nogueira, Shogun, to jest trzeci ich pojedynek i oczywiście Werdum Gustafsson. Zanim przejdziemy do typowania, zachęcić widzów do właśnie oglądania tej akurat gali. Ogólnie bardzo fajna gala, naprawdę no 15 pojedynków rzadko się zdarza na karcie walek jakiejś gali UFC. 3 walki główne, naprawdę świetne. Alex Gustafsson wraca po lekkiej przerwie, zadebiutuje w wadze ciężkiej i to z niebyle kim, bo z Fabricio Werdumem, czyli byłym mistrzem, weteranem po prostu tego sportu. Druga walka Mauricio Rui z Nogueirą. Ciekawy pojedynek, 44 lata kontra 38 lat, także wiekowi zawodnicy, ale to są ikony tego sportu. No i oczywiście walka wieczoru byłego mistrza Roberta Whittakera z Darrenem Tillem, który chce podbić nową wagę. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale ja głównie czekam tutaj na powrót po 2 latach Petera Soboty, czyli chłopaka z naszymi polskimi korzeniami. No i zobaczymy, jak to się ułoży. No i oczywiście Kamzat Chimaev, który zawalczy 2 tygodnie po ostatniej walce, także to też jest wielki wyczyn i zobaczymy. No to jest wielki prospekt, który zapowiada się naprawdę na mistrza UFC. Tak, właśnie do Kamzata Chimaeva przejdziemy jeszcze, bo też jest to fenomenalny zawodnik z wielu względów. Przejdźmy teraz do pierwszego pojedynku. Nathaniel Wood, John Castaneda. Co możesz powiedzieć? Angielsko-amerykański pojedynek. Twój typ na tą walkę to jest kategoria oczywiście kogucia, żeby też ludzie wiedzieli. Więc rozpocznie się od bardzo szybkiego tempa tego wydarzenia. Tak, Anglik, który ma świetne submission, 3 pierwsze walki w UFC wygrał, ostatnia porażka z Johnem Dodsonem, ale jak wiadomo, to jest świetny zawodnik. Stawiam tutaj, że Nathaniel Wood wygra przez poddanie, zdecydowanie. Przechodzimy do kolejnego pojedynku i tutaj mamy Ramazana Emenijeva i Nicholasa Stolce, europejski pojedynek. Ramazan Emenijev debiutował w UFC przecież na słynnej polskiej gali UFC 118 w Gdańsku. Byłem przy tym, rozmawiałem wtedy, robiłem z nim nawet wywiad. Natomiast Niklas Stolce, zawodnik, który wywodzi się z kickboxingu, no i bardzo mocny pojedynek. Kolejny mistrzem jeden global, który częściowo spełnia i częściowo nie spełnia oczekiwań w UFC. Co ty możesz na ten temat powiedzieć? Ramazan Emenijev, czyli 3 walki wygrane, 1 porażka jak dotychczas w UFC. Zawodnik taki typowo walczący, można powiedzieć, no po rosyjsku, mocne zapasy, ale tak samo stójka bardzo dobra. Jak wspomniałeś, no troszeczkę nie spełnia tych oczekiwań, ale tutaj myślę, że raczej pokona debiutanta w UFC, także raczej stawiałbym tutaj na Ramazana Emenijeva, wygrana przez decyzję. Dobrze, Ramazan Emenijev przez decyzję. Kolejny pojedynek, Brazylijka Bete Coeira kontra pani Kianzant, Szwedka. Także ciekawe zestawienie, no bo była pretendentka, to zawsze jest pretendentka do pasa mistrzowskiego Bete Coeira. Co możesz powiedzieć, jeśli chodzi o jej występy? Czy to będzie marsz, no bo dość nisko znajduje się w tej karcie walk, czy to będzie ponownie dla niej marsz w górę, czy raczej będzie to tylko takie sprawdzenie
tego, co potrafi szwedzka zawodniczka, druga Szwedka, oprócz naszej Beaty Malecki, która jest w UFC. Pani Kanzan, czyli Szwedka, tak jak właśnie wspomniałeś, uczestniczka The Ultimate Fighter 28. Myślę, że tutaj raczej Beth Correira już nie powojuje w górę w rankingu ani nic takiego. No, miała tą szansę kiedyś z tą, nie z Amandą Nunes, tylko jejku, jak ona się nazywała? Rondą Rousey, dokładnie. Z Rondą Rousey miała swoją szansę, no przegrała szybko tą walkę, jak dobrze pamiętamy. Szwedka raczej tutaj zdecydowana będzie wygrana, aczkolwiek, no ja mówię, no kobiece walki rzadko kiedy kończą się przed czasem i stawiam tutaj na decyzję, że będą pełne 3 rundy, no i Szwedka wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Warto też wspomnieć straszliwy knockout, który zaserwowała jej Holly Holm, ale to już jest inna historia. Natomiast pojedynek kolejny to są ciężkie ciosy. Mama Rafaela Pessoe i kontra Pessoe, przepraszam, i Tanera Bossera, no zawodnika, który niedawno zrobił furorę walcząc w swoim ostatnim pojedynku. To jest kolejny z zawodników, którzy powracają już w tym okresie koronawirusowym. Jaki tym razem będzie to pojedynek? Czy mocne ciosy Tanera Bossera, czy Rafael Pessoa po prostu zdoła tutaj cokolwiek ugrać? Waga ciężka, no to może wydarzyć się wszystko. Tutaj zawsze jak wychodzą dwóch zawodników, no to może być jeden cios i po walce, aczkolwiek Bosser w ostatniej walce z Filipem Linsem, gdzie ja też również się pomyliłem, bo stawiam na Filipa Linsa, zaskoczył fajnie, pozytywnie, wygrał walkę przed czasem. Myślę, że teraz też znokautuje swojego rowala i pokona. Także stawiam na Kanadyjczyka. Kanadyjczyk rozpędzony, stawiamy na niego. No i przechodzimy dalej. Idziemy z kolejnym pojedynkiem i z kolejnym wielkim talentem. Mowsar Jevlojew. No szczerze mówiąc, czekam na debiut tego zawodnika. Trzecia walka, jeśli się nie mylę. Trzecia walka w UFC. Naprawdę to jest zawodnik, który w odróżnieniu od wielu mistrzów, którzy nie spełnili oczekiwaniem jeden global i rosyjskiego rynku, ten zawodnik absolutnie się sprawdza do tej pory. Więc co myślisz o tym pojedynku z Mike'iem Grundym, bo Mike Grundy nie jest tutaj stawiany w roli faworyta, tu większość raczej stawia na Jevlojewa, natomiast Jevlojew jest niepokonany. Natomiast jeśli chodzi o Grundiego, ma 12-1 rekord, bardzo przyzwoity. Jak może wyglądać ten pojedynek? No i to jest też ta ciekawa kategoria, jeszcze tylko skończę, piórkowak, do której tak naprawdę w tej chwili powinno nastąpić jakiś dopływ świeżej krwi, żeby tą kategorię pobudzić. No tutaj tak właśnie wspomniałeś, dwóch zawodników o przybliżonym rekordzie. Rosjanin jest niepokonany 12-0, ale jego rywal 12-1 też świetny rekord. Oboje są bardzo dobrymi zapaśnikami, też mają dobre brazylijskie jiu-jitsu. W stójce walczą również świetnie. Szczerze tu miałem taki ciężki orzech do zgryzienia, bo chciałem najpierw postawić na Anglika, ale jednak ostatecznie no, stawiam na Mufsara Evolieva z tego względu, że no jednak oni mają, Rosjanie, ten swój wypracowany styl, no jak Khabib Nurmagomedov, czy Kamzat Chimaev, który reprezentuje Szwecję, ale oczywiście jest Czeczenem z pochodzenia, tak? Dokładnie? Czeczenem, tak. Oni mają właśnie ten taki styl twardej walki, nie poddają się w oktagonie i myślę, że tutaj będziemy widzieć pełne 3 rundy pojedynku, aczkolwiek będzie dużo zapasów, dużo na pewno klinczu przy siatce i myślę, że właśnie Evolieff będzie tym zawodnikiem przeważającym. Mowsar Jevlojew przez decyzję, tak? Tak jest. Kolejny pojedynek to jest waga ciężka i tutaj jest Jack Collier kontra Thomas Pinal. Też dla mnie ciekawy i nieprzewidywalny pojedynek tak naprawdę. No tak, Thomas Pinal debiutuje. Bardzo wysoki zawodnik, 195 cm wzrostu, mocno bijący. Często wygrywa przed czasem. No myślę, że raczej postawimy tutaj na Thomasa Pinala i wygraną przez knockout. Czyli tu ten pojedynek numer 6 stawiamy na Thomasa Aspinala, Anglik powinien wygrać, natomiast kolejny pojedynek jest europejsko-kanadyjski, duńsko-kanadyjski, Nicolas Dalby, doskonale nam znany, kontra Jesse Ronson. Tutaj kategoria półśrednia, która jest tą jedną z najbardziej obsadzonych w tej chwili kategorii, najwięcej tasujących się, jeśli chodzi o te wielkie talenty, które się pojawiają, tych zawodników, którzy dochodzą. Twój typ na tą walkę, bo dla Kanadyjczyka w tej chwili będzie to debiut w organizacji UFC.
No i to wygląda na to, że będzie to bardzo trudny debiut, no bo Nicolas Dalby to jest uznana firma na europejskim rynku. No tak, to będzie strasznie trudny debiut i raczej przeszkodanie do przejścia. Myślę, że no Dalby pomimo 35 lat ma tylko 3 porażki na koncie przez decyzję w ostatniej walce i to było w debiucie dla UFC. Wygrał z Alexem Oliveirą, także zawodnikiem też również bardzo dobrym. Myślę, że tutaj Nicolas Dalby zwycięstwo i przez poddanie raczej stawiam, że tu pełny szczegrun nie zobaczymy. No tak, Kanadyjczyk miał dużo problemów ze zdrowiem wcześniej w przeszłości, borykał się z... Wcześniej już gdzieś pojawiało się jego nazwisko w kontekście UFC, natomiast tutaj w tej chwili debiutuje i będzie to, tak jak powiedziałeś, prawdopodobnie trudny debiut. 35-latek z Danii jest naprawdę mocny, no i myślę, że tak samo przychylam się tutaj do zdania, że to jednak nie potrwa pełnych 3 rund, więc mamy typ przed czasem. No i co, przechodzimy dalej. W tej chwili pojedynek będziemy mieli numer 8 i to jest Francisco Trinaldo kontra Jai Herbert. Solidna brazylijska firma, pamiętamy zawodnik, który gdzieś już był bardzo blisko tego topu. To jest nadal jeszcze pojedynek w karcie wstępnej, to warto zaznaczyć. Kontra Jai Herbert, który do tej pory ma tylko jedną porażkę. No i co by nie powiedzieć, jest to mistrz Cage Warrior. Tak, 8 zwycięstw przez KO, no to już samo mówi za siebie. Chociaż jeśli patrzeć tutaj na kursy bukmacherskie, w roli faworyta jest stawiany weteran Francisco Trinaldo, ale też było takie walce z Piotrkiem Halmanem, no i Piotrek sprawił sensację, wygrał. Tak samo tutaj myślę, że debiutant Jai Herbert pokona przed czasem i myślę, że przez knockout Francisco Trinaldo, który jest już wiekowy i wiadomo, ta szczęka jest troszeczkę też już rozbita. No i cóż, teraz kolejny wielki pojedynek, można tak powiedzieć, być może prospekt, a być może krzyczymy troszeczkę za wcześnie, kategoria półśrednia. Kamzat Chimaev, ja pokusiłem się o research w środowisku czeczeńskim, tak bym powiedział, o tym, co mówią w ogóle na terenie Rosji, o tym zawodniku, koledzy, znajomi, sparring partnerzy są pełni zachwytów nad tym zawodnikiem. Oczekują wielkiego występu, tylko kwestia jest taka, że to jest pomiędzy oboma pojedynkami 10 dni przerwy. Czy Kamzat Chimaev, Hamzat Chimaev, bo tak się właściwie wymawia, Hamzat Chimaev da radę udźwignąć tutaj dwie walki w ciągu 10 dni. Wilk, bo on ma pseudonim Bors, czy on po prostu da radę tak szybko zregenerować się? No nie wyjeżdżał z Abu Dhabi, więc jest mu o tyle łatwiej, przebywa tam cały czas. Widać, że jest w dobrym nastroju. Ma dopiero 26 lat, ale rywal też nie wydaje się być kimś, kto jest z pierwszej łapanki, kto przypadkowo bierze tą walkę, bo Rhys McKee jest no, doświadczonym zawodnikiem. No tak, to masz rację, doświadczony zawodnik, ale raczej... Tak, ale mówię, że Hamzat Chimaev, no raczej gdyby nie był pewny swoich umiejętności, tak jak się czuje fizycznie, nie podejmowałby tej walki, tym bardziej, że no w ostatnim pojedynku wygrał przed czasem, nie stoczył pełnych 3 rund, także ten organizm też może jakoś nie, może być bardziej przemęczony przygotowaniami do tego pojedynku niż samym pojedynkiem, który toczył 2 tygodnie temu. No i przewiduje tutaj taki sam scenariusz, że raczej Chimaev wygra przez poddanie tę walkę. Warto zaznaczyć, że on trenuje w tym samym All Stars w Szwecji, gdzie trenuje jeden z uczestników dzisiaj głównych tych wydarzeń, czyli oczywiście Aleksander Gustafsson. Tak. A więc tutaj stawiamy na Chimaeva. No zobaczymy, czy nie rozczaruje, bo często jest tak, że te wielkie oczekiwania i też te różnego rodzaju wahania formy w obrębie 10 dni. To jest bardzo ciekawy pojedynek. No muszę przyznać, że dawno nie pamiętam sytuacji, żeby zawodnik walczył w obrębie 10 dni dwie walki w UFC. No i co? Przechodzimy dalej. Alex Oliveira kontra Peter Sobota, więc cowboy kontra Zabrzanin, bo urodzony w Zabrzu Peter Sobota, który z Polską jest związany, wychodzi z polską flagą, szczególny dla nas pojedynek. Także kategoria 170 funtów, czyli półśrednia waga. Mimo że Peter kiedyś deklarował, że chce jednak przejść do średniej, wrócił do tej półśredniej. No i co? Co możesz powiedzieć? Jaki jest twój typ? Czy kierujesz się sercem, czy kierujesz się rozumem? I jednym i drugim można powiedzieć. No a Kowbo wiadomo, ten nie jest najmłodszy. Ostatnio walczył bardzo w kratkę, też miał kilka porażek rzędu, teraz ostatnią walkę wygrał. Peter Sobota nie walczył 2 lata, no ostatnią walkę, którą miał, no to z Leonem Edwardsem,
który jest naprawdę świetnym prospektem w UFC. Już można powiedzieć, że dobija się do tej walki o pas, bardzo blisko jest. Przegrał tam w trzeciej rundzie. Pomimo 2 lat przerwy od walki, myślę, że Petr Sobota raczej powinien tutaj wygrać i stawiam na poddanie. No, 10 razy w swojej karierze poddawał zawodników, może i tym razem uda się 11 raz. Także bym postawił tutaj na Petra Sobotę, który jest dużym underdogiem i na pewno kursy będą bardzo wysokie na niego. No, dla mnie wydaje się, że to może być najtrudniejszy z rywali, no oczywiście poza Leonem Edwardsem, z jakimi stykał się Petr Sobota w jego karierze, chociaż pamiętam pojedynek z Borysem Mańkowskim, też bardzo trudny w Polsce. To wszystko gdzieś tam to jest historia polskiego też MMA Petra Soboty. Więc stawiamy na Petra Sobotę, kierujemy się sercem. A jeśli chodzi o kolejny pojedynek numer 11, czyli Paul Craig kontra Gadzimurat Andiguow. Andiguow, który oberwał solidne lanie z Michałem Oleksiejczukiem jakiś czas temu. Kontra szkocki, naprawdę szkocki drwal, twardy facet, bo Paul Craig, no muszę przyznać, że zawsze twierdziłem, że to jest taki zawodnik trochę mało utalentowany, ale bardzo, bardzo solidny, bardzo solidnie walczący. Jak będzie wyglądał ten pojedynek? Czy zawodnik z Dagestanu, czy zawodnik z innych gór ze Szkocji? Powiem tak, Tomku, tutaj miałem największy taki, najcięższy orzech do zgryzienia, bo na początku tak mówię, a stawiam na Craiga, ale później tak sobie przemyślałem, kurczę, mówię, no przegrał tutaj ten Antigulow z i Kutelabą, i z Oleksiejczukiem, no kolejna porażka, no to będzie koniec kontraktu, jak wiadomo, zawodnik, kiedy ma nóż na gardle, no to wtedy jest jeszcze bardziej zmotywowany, żeby ten pojedynek wygrać. 15 razy poddawał w swojej karierze, tak samo Craig, a tam ma 11 wygranych przez poddanie swojej kariery, także widzimy, że obaj bardzo dobrze radzą sobie w płaszczyźnie parterowej. No i nie wiem, nie wiadomo jak to będzie. No jeden i drugi mi się wydaje, że mogą pójść od razu na wymianę, bo jak wiadomo, Antigulow nawet to z Oleksiejczukiem walczył, poszedł od razu na tę wymianę ciosów. Nie udało się, chociaż też raz podłączył delikatnie Oleksiejczuka, ale Michał to przetrwał, pokazał większą siłę, wygrał ten pojedynek. Nie wiem czemu, ale tutaj widzę, jakby Antigulow mógł strzelić Craiga pomimo jego twardości i wiesz, wygrać przed czasem przez knockout, chociaż technicznie tą walkę. Trzeba przyznać, że obaj mają dziurawą stójkę. To właśnie to mi zawsze ciekawiło u Paula Craiga, który przyjmował kosmiczną ilość czasami uderzeń. Te ręki są strasznie w tej Ale sposób, wygrywał, dokładnie. Tak, ale wygrywał te walki. Natomiast zobaczymy, czy jeśli Gadzimurat Antigulow przegra, czy podzieli los Saparbeka Safarowa, który też miał, chyba z jednego klubu nawet są, gdzieś tam razem trenowali, z jednego rejonu, z Dagestanu też, no i praktycznie można powiedzieć jest poza UFC, a więc zdecydowanie stawiasz jednak, że Antigulow, tak? Stawiam na Antigulow, mi się wydaje, że będzie tutaj tak zmotywowany, że postawi wszystko na jedną szalę, no i szczęście tym razem mu dopisze, do 3 razy sztuka, jak to się mówi. No i trzeci pojedynek z karty głównej w tej chwili już. Była mistrzyni, pierwsza mistrzyni kategorii słomkowej, Carla Esparza kontra Marina Rodriguez, o której trudno cokolwiek tak naprawdę powiedzieć przy tak dysponowanej ostatnio rywalce, bo pamiętajmy, pokonała Karate Hoti, tak? Mówię tutaj o Carli Esparzie. Mimo, że ten pojedynek nie był porywający, ale Karla ma te zapasy, które no, predystynują ją do tego, żeby jednak gnieść rywalkę w parterze, żeby obalać, żeby też dobrze uderzać w stójce, bo znacznie poprawiła tą stójkę i to było widać na ostatnim pojedynku. Więc kto? Marina Rodriguez czy Karla Esparza? Raczej Karla Esparza, no mi się wydaje, że teraz ma taką swoją drugą młodość jakby w UFC, 3 wygrane z rzędu i to z niebyle jakimi rywalkami, tak jak właśnie to wspomniałeś. Stawiam raczej, że to będzie no taka typowo kobieca walka wygrana przez decyzję i taktycznie podejdzie do tego Karla Esparza i wypunktuje, przeklinczuje, może troszkę obali swoją rywalkę, będzie dominować tam w parterze i raczej stawiam, że Karla Esparza odniesie 4. zwycięstwo. Tak, to już w tym momencie dołączyło ją do tej ścisłej czołówki wagi słomkowej. No i co, jesteśmy przy pojedynku Fabricio Werduma, Aleksandra Gustafsona, panowie po przejściach, tak bym delikatnie to powiedział. Panowie od szczytów do dołu i huśtawka w całej karierze. No i co jest ważne? Ważne jest to, że Aleksander Gustafsson debiutuje w kategorii ciężkiej, to jest dla niego debiut. A pamiętamy, że generalnie to był zawsze zawodnik, który dysponował najlepszymi warunkami fizycznymi poza Jonem Jonesem w kategorii półciężkiej. Kontra Fabricio Werdum, wirtuoz parteru, wielokrotny mistrz świata,
mistrz świata ADCC, mistrz świata brazylijskiego jiu-jitsu, tego już nawet tam nie zliczę, ile razy był tym mistrzem. Czarny pas, poddający wielu, wielu zawodników z bardzo dobrą stójką, praktycznie legenda, ale ostatni pojedynek z Aleksiejem Olejnikiem, przegrany 2-1, po mocnym bombardowaniu, dziurawa stójka, tutaj był kompletnie zaskoczony tą stójką, natomiast Gustafsson przystępuje do tego pojedynku w roli chyba jednak underdoga, bo tutaj wielu oczywiście gdzieś z zainteresowaniem przygląda się, pamięta ten moment, kiedy on kończył karierę, robił te oświadczyny, te wszystkie perturbacje psychiczne. No i co 33-latek ze Sztokholmu jest w stanie przeciwstawić takiemu weteranowi jak Fabrizio Werdum? Chociaż no, trzeba przyznać, że porażki z Anthony Smithem czy Jonem Jonesem absolutnie tutaj nie są dla niego ujmujące, bo to są świetni zawodnicy. I wygrana z Gloverem Teixeirą, a wcześniej z Jankiem Błachowiczem. No tak, Aleksander Gustafsson zawsze cechuje się tym, że posiada w walkach świetną kondycję. Co o Fabrizio Werdumie nie możemy powiedzieć, no szczególnie ten ostatni pojedynek pokazał to, jakby on już po prostu wychodzi do tych walk tylko dla pieniędzy. No wiadomo, no nie podkłada się ani w tym stylu, ale nie pokazał nic w tej walce z Olejnikiem. Był po prostu tak jakby niekompletnie przygotowany i myślę, że tutaj raczej z Aleksem Gustafssonem też nie będzie jakoś świetnie kondycyjnie przygotowany, a to może naprawdę zaważyć na walce. I raczej uważam, że Aleksander Gustafsson może wygrać ten pojedynek, może nie przed czasem, ale decyzją, i to będzie taki jego udany debiut w heavyweight. No ja się tutaj nie zgodzę co do ostatniej walki, bo uważam, że walka z Olejnikiem była świetna względem tempa tego, co się działo. Tyle, że forma Olejnika była zaskakująco wysoka. Po Werdumie było widać, że jest jednak ta przerwa, zrobiła wrażenie. Ja wrócę jeszcze do jednej sytuacji tutaj w przypadku Gustafssona. On ma za sobą pojedynek z zawodnikiem wagi ciężkiej i to nie byle jakim zawodnikiem wagi ciężkiej. Jest to Daniel Cormier. Przegrany 2-1 ten pojedynek. To był split decision wtedy. I jest zapaśnik Daniel Cormier, tak. Dokładnie. I mistrz wagi ciężkiej, więc co prawda oni mierzyli się w wadze półciężkiej. To jest bardzo ciekawe z tego względu. No i teraz kwestia, czy ten, jakby to, jak to zawsze mówię ładnie, melodia tamtych dni powróci i on będzie w stanie taki pojedynek nawiązać, więc ty stawiasz, że jednak będzie i zdoła tutaj przesądzić szale zwycięstwa, nie, tak? Stawiam na Gustafssona raczej. No mi się wydaje, że Fabrizio Werdum też ma troszeczkę inne obowiązki poza sportem. Teraz jak wiadomo, występuje też dużo w filmach, a jak wiadomo, no wiąże to też się z zajęciem tego czasu i może nie ma, tak jak kiedyś, czasu, żeby zrobić taki pełny okres przygotowawczy pod walkę. No już też ma swój wiek, on już pcha powyżej 40, z tego to się nie mylę. Tak, ja myślę też, że jedna sytuacja tam może być ważna, czyli jeśli Chimaev zwycięży, jeśli Hamzat Chimaev po prostu wyjdzie i napędzi szatnię tym zwycięstwem, to będzie szansa na to, że Gustafsson nie będzie chciał być gorszy w tym teamie i także wygrać swoją walkę. A więc stawiamy na Gustafssona, ale wszystko zależy od postawy Hamzata Chimaeva. Także wszystko opiera się na młodym 26-letnim Czeczenie. I kwestia jest jeszcze kolejna. Walka dwóch weteranów. Mauricio Shogun Rua kontra Rogerio Nogueira, jeden z dwóch braci Nogueirów. Zawsze mówiono, ten słabszy Nogueira, który kiedyś został znokautowany chociażby przez Thierry Sokoju, ale mamy w pamięci te wszystkie wielkie pojedynki Antonio w Pride'zie. Mamy też to wszystko, co jest zapisem też historii UFC częściowo, bo on też w UFC stoczył parę dobrych walk. No i kwestia, czy który z panów sobie bardziej przypomni to wszystko, co było. No przypomnijmy, że Rua był mistrzem Pride'u i był mistrzem UFC, tak? Jeden z najbardziej brutalnie walczących zawodników, najbardziej bezkompromisowych kiedyś, z tą niezwykłą odpornością na ciosy. Pamiętamy chociażby dwa pojedynki z Danem Hendersonem. No to praktycznie wszyscy ci wielcy zawodnicy, którzy z nim się mierzyli, byli bardzo twardymi oponentami. Kwestia, czy Nogueira, taki już troszkę schodzący i rozbity, będzie w stanie mu cokolwiek przeciwstawić. Jak myślisz, Sebastian? No Nogueira, szczególnie trzeba zwrócić uwagę, to na wieku 44 lata. Mauricio Shogun Rua 38 lat, 6 lat różnicy. Pierwszą walkę już w 2015 roku przez decyzję wygrał Mauricio Shogun Rua. Myślę, że teraz sobie poradzi szybciej troszeczkę i wygra to ten pojedynek przed czasem. 21 razy nokautował swoich rywali, więc niech dopisze ten 22 raz.
Tak, ważna informacja, że jest to tak naprawdę historyczny, taki remake wielkich pojedynków z Pride'u, remake pojedynków gdzieś z UFC, kiedy obaj walczyli w jednej i w drugiej organizacji. Ja mam nadzieję, że po prostu ten pojedynek spełni oczekiwania i że rozegra się może nie na pełnym dystansie, ale na jakimś krótszym dystansie jeden z nich zwycięży. Odchodzi wielka generacja, może jesteśmy świadkami odejścia już tej wielkiej generacji, to może być ostatni pojedynek i dla jednego, i dla drugiego. Wiemy, że obaj przeżywają ogromne kłopoty ze zdrowiem już od dłuższego czasu. No cóż, to jest przeszłość, więc ostatecznie? Mauricio Shogunrua wygrana przez knockout. Też tak myślę. Myślę, że tutaj wszyscy są raczej zgodni i takie są typowania bookmacherów. I kwestia kolejna, i to jest ostatni pojedynek main event. Robert Whittaker, Darren Till, młodość kontra, no też nie dużo starszy zawodnik, ale też kwestia jest zasadnicza, rotacja wagi Darrena Tilla, jego fantastyczne warunki, które wcześniej wykorzystywał w wadze półśredniej. Czy będą teraz miały znaczenie w starciu z takim twardzielem, jakim jest Robert Whittaker, który też ma sporo perypetii za sobą zdrowotnych? No właśnie ciekawie, jak z tym zdrowiem, czy on po prostu uporał się z tymi chorobami, które go trapiły. Jak wiadomo, też troszeczkę kontuzjogenne zawodnik, bo Joel Romero też często wypadał, kiedy chcieli zestawić ich pojedynki. 29 lat na karku, były mistrz, porażka ostatnio z Adesanią w drugiej rundzie przez knockout. Też niespodziewanie, nie stawiałem takiego rezultatu, no ale jednak się stało. Myślę, że tutaj będzie chciał wrócić na tą zwycięską ścieżkę. Darren Till też świetny zawodnik, ale raczej mi się wydaje, że odstający od Roberta Whittakera, jeśli chodzi o poziom umiejętności. Także stawiam na Roberta Whittakera wygraną przed czasem przez KO. Ta leworęczność Darrena Tilla, która tak utrudnia rywalom, ten styl defensywny czasami przechodzący do ataku, twoim zdaniem nie będzie premiował go do tego, że jednak potrafił będzie zaskoczyć, no bo zaskakiwał wielu zawodników w swojej karierze wcześniej. Co prawda z Tyronem Woodleyem mu nie poszło i Masvidalem mu nie poszło, ale wcześniej dobre pojedynki, chociażby w Gdańsku z Donaldem Cerrone, kiedy zmiótł faworyta i później oczywiście pojedynek ze Stevenem Thompsonem, pretendentem do pasa, tak? Tak, no tu masz rację, no, ale raczej Robert Whittaker jest zbyt wysoką poprzeczką, żeby przeskoczył to Darren Till. Mi się wydaje, że może być powtórka z walki z Masvidalem. Przypomnijmy, waga średnia, a więc 84 kg, jeśli chodzi o Darrena Tilla, wcześniej oczywiście pojedynki w wadze półśredniej, topowy zawodnik, pretendent, jeden z zawodników, których wymieniało się jednym tchem do zmiany warty w tej kategorii, do objęcia schedy, no w tej chwili będzie po prostu walczył w kategorii średniej, no i oczywiście po stronie Roberta Whittakera są te sukcesy, te już ostateczne dopięcie, bycie mistrzem, bycie też topowym zawodnikiem i toczenie topowych pojedynków. Ja bardzo zachęcam naszych czytelników, naszych widzów do tego, żeby typowali sobie te walki. Niekoniecznie musicie obstawiać pieniądze. Sebastian, czy zdołałeś chociaż za jedną postawioną złotówkę na nasze typy wytypować, ile to będzie pieniędzy? Jeszcze nie zdołałem tego zrobić, ale jak zawsze udzielę odpowiedzi w komentarzu, jak będzie już filmik udostępniony na YouTubie. Dobrze, czekamy zatem na ważenie, które też może być bardzo ważne z wielu względów. Zobaczymy, oczywiście my typujemy przed ważeniem w tej chwili, ale być może będzie taka sytuacja, że ktoś może wypaść, ktoś może nie zrobić wagi, mogą być ogromne problemy, bierzcie to pod uwagę. Natomiast przede wszystkim nie zatrzymujcie się w jednej rzeczy. Dawajcie łapki, jeśli chcecie takich typowań, poszerzajcie zasięg naszego kanału, możecie subskrybować kanał, ustawcie sobie dzwoneczki i to wszystko jest dla Was, robimy to dla Was, typujemy dla Was, ale nie bierzemy odpowiedzialności, że jeśli postawicie jedną złotówkę, że wygracie lub przegracie. Wszystko jest możliwe, sami dobierzcie. Omówiliśmy najważniejsze rzeczy. Sebastian, coś masz do dodania jeszcze od siebie? Ja może jak zawsze na koniec podsumuję, tylko na kogo stawialiśmy, żeby widzowie mieli po prostu łatwiej sobie to ułożyć na kuponie. Czyli tak, Nathaniel Wood, Ramazan MF, Pani Kianzant, Tanner Bosser, Movsar Evoliev, Tom Aspinall, Nicolas Dalby, Jay Herbert, Hamza Chimaev, Peter Sobota, Gadzimurat Antigulov, Karla Esparza, Aleksander Gustafsson, Mauricio Shogunrua i Robert Whittaker.
Oczywiście wybaczcie czasami nam pomyłki drobne w nazwiskach, bo miewamy z tym problem, ale zdarza się, że gdzieś nie potrafimy w oryginale wymówić całego nazwiska, a są trudne. Gadzimurat Antikułow akurat jest dość trudnym nazwiskiem do wymówienia. No ale cóż, dobrej zabawy Wam życzymy. Dziękuję bardzo. Dzisiaj był ze mną Sebastian Szczerek, który typuje. Ostatniej gali żeśmy nie wrzucili, miał 9 typów na 12, więc te typy się sprawdzają. Dobre typowanie też KSW, no i teraz kolejne typowanie, które mamy dzisiaj i oddajemy Wam do Waszej dyspozycji. Dziękuję bardzo, zapraszam na kolejne odcinki z typowań, ale zapraszamy też na inne materiały. Sebastian Szczerek, dziękuję bardzo. I Tomasz Majewski, dziękujemy, hej. Do zobaczenia.